Wysłuchajmy na koniec ogłoszeń po mszy świętej. Zapraszamy dzieci przed stopień ołtarza po błogosławieństwo. We wtorek przypada 13 dzień czerwca, wspomnienie świętego Antoniego z Padwy, presbitera doktora Kościoła. W tym dniu w naszej parafii nabożeństwo fatimskie. Nie będzie więc mszy świętej o 17, a nabożeństwo rozpoczniemy o 17.30 drogą krzyżową, o 18 różaniec, a o 18.30 nabożeństwo do serca Pana Jezusa. Około godziny 19 msza święta i zakończenie procesją wokół ołtarza. Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnej modlitwy, w sposób szczególny tych, którzy jeszcze nigdy nie byli na takim nabożeństwie. Warto, moi drodzy, przyjść, bo intencji na pewno jest wiele, które chcemy Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej powierzyć, choćby kwestia pokoju na Ukrainie, w Polsce, w Europie i na całym świecie. Przypominam więc wtorek, 13 dzień czerwca. W czwartek wspomnienie błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu także będziemy modlić się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. Z racji przypadającej uroczystości nie ma w tym dniu obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Msze święte w tym dniu będą w naszym kościele rano o godzinie 8 i o 17. W sobotę wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Będzie także rano dodatkowa msza święta o godzinie 8. Te dni takie świąteczne, kto może, niech powstrzyma się od zbędnych prac, aby uroczystość serca Pana Jezusa i niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny po prostu świętować. Okazja jest tak, żeby przyjść i rano, czy wieczorem na mszę świętą. Zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa dziś w niedzielę o 15, w soboty o 16.30 w tygodniu po mszy świętej. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego Prasy Katolickiej. Jest gość niedzielny, jest głos świętego Marcina. Zachęcam, bo jeszcze numery tam pozostały, a warto wziąć, poczytać. Na pewno to nam wszystkim może pomóc. Wszystkim uczestniczącym w przeżyciu przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz uroczystości Bożego Ciała składamy serdeczne Bóg zapłać. Chcę podziękować księdzu Maciejowi za przygotowanie młodzieży, także animatorom, którzy mu pomagali w tym, aby tą młodzież na tyle, na ile można, ukształtować. Chcę podziękować także rodzicom za ich troskę o to, aby ich dzieci do tego sakramentu przystąpiły. Chcę podziękować także za dary, które zostały złożone przez bierzmowanych dzięki ofiarom, które złożyli rodzice. Zakupiono m.in. nową kadzielnicę, 3 nowe ornaty, oprawkę także na ewangeliarz. Pragnę podziękować tym wszystkim, co prawda nie było ich wielu, ale chcę im podziękować w sposób szczególny tym wszystkim, którzy także przyszli pomóc po to, by poporządkować tutaj kościół i na zewnątrz. Bardzo, bardzo, moi drodzy, za to serdecznie w imieniu całej wspólnoty dziękuję. Młodzi zostali bierzmowani, cieszymy się z tego. Drodzy rodzice, no trzeba teraz się troszczyć o tych młodych ludzi, tak jak o kwiat. Trzeba go ciągle podlewać, inspirować, uświadamiać, czym jest wiara. Pierwsze takie zderzenie będzie, jak pójdą do szkół średnich. I tam już trzeba właśnie pilnować tego, kim jestem. I poprzez swoją postawę, poprzez swoje życie uświadamiać dziecku. Życie oparte na wartościach, na wierze, to jest życie, do którego powołany jest chrześcijanin. Dlatego, moi drodzy, tak jak powiedziałem, troszczmy się o tych młodych ludzi, bo bierzmowanie jest piękne, no ale jak człowiek nie podejmie pracy z łaską, to po prostu wiarę może stracić. Bardzo więc jeszcze raz dziękuję za to wszystko, co było naszym przeżyciem. Powiem w ten sposób, biskup, kiedy też przyjechał, kiedy siedzieliśmy przy stole, rozmawialiśmy, był bardzo zadowolony i z postawy młodych, i to troską jedynie jest to, aby oni odkryli do końca, w czym uczestniczą. Jeżeli to się uda w części, to swoją wiarę na pewno obronią i będą tą wiarę nieśli innym.
Pragnę także bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w czwartkowej uroczystości Bożego Ciała udział, wszystkim tym, którzy trudzili się przy przygotowaniu ołtarzy. Moi drodzy, zawsze pamiętajmy, że jeżeli ktoś jest inspirowany do tego, że prosimy go, żeby przygotował ołtarz, to jest to forma wyróżnienia, nagrody, że sam Chrystus chce przyjść, aby z tego miejsca błogosławić tej miejscowości i miejscu. Proszę, aby właśnie tak do tego podchodzić. Dziękuję wszystkim, którzy bardzo ochoczo podjęli ten temat. Dziękuję także tym wszystkim, którzy przygotowali swoje domy, flagi, obrazy święte. Byłem w wielu miejscach i widziałem, że nawet tam, gdzie procesja nie przechodziła, ci, którzy czują się związani z wiarą, Kościołem, wystawili flagi, dali obrazy. To jest, moi drodzy, też forma świadectwa. Że nie tylko, prawda, się boję, że wierzę, tylko ja to manifestuję, bo wiem, że to jest wartość. I dlatego bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy podjęli ten trud, aby także właśnie swoje domy przygotować, żeby pokazać też innym. Jak powiedziałem, cel jest dwojaki. Umocnić wiarę w tych, których tu nie ma, ale umocnić także wiarę w nas, abyśmy zobaczyli, jak piękne wartości, którą jest wiara, po prostu, że tą wiarę trzeba ciągle pogłębiać i tą wiarę także, tą wiarą trzeba się dzielić. I jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą odpowiedzialność, także za piękny udział w procesji wspólnej modlitwie. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Na dzisiejszą niedzielę, tydzień, w którym jest także wiele wydarzeń religijnych, przyjmijmy Boże błogosławieństwo i żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy skorzystali z tych propozycji, które są. Czyli inaczej, musi mi się chcieć. Życzę tego i sobie, i Państwu. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.